Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dzisiaj widzimy się w grze Regalia of Monarchs. I tak, idziemy do zamku, kontynuując nasz... W sumie wątek główny, po tym jak ostatnio dziczy wydarzyło się dosyć sporo. Najwyższa pora teraz właśnie coś ustabilizować. Tak. I tak to się skończyło. Tylko nie wiem co do końca, o co ci chodzi, Kai, ale okej. Okay. Niech tylko sprowadzanie półnagich kobiet do zamku nie wejdzie ci w nawyk. Potrzebowała pomocy, poza tym może nam się przydać. Ten młodzieniec słusznie prawił. I znowu dziadek się pojawił. Da. Nie należy przypuszczać takich okazji, drogi chłopcze. Czasem pojawi się ich coraz więcej, trzeba tym korzystać. Co masz na myśli? Wraz z wzrostem twojej renomy zaczną do ciebie lgnąć potężni osobnicy. Mądrze byłoby ich wpuścić do wewnętrznego kręgu. Ich lojalność stanie się atutem, który pozwoli ci pokonać każdą przeszkodę. Tam. Co teraz, dziadku? Tak czy owak wygląda na to, że udało ci się pojąć, co znaczy być królem. Jednak twoja podróż dopiero się rozpoczyna. Lucy, nie wiem o co chodzi, ale okej. W rzeczy samej. Nie tylko on. A dobra, tamten jakby od podatków czy coś, ten, którego spotkaliśmy. Tego długu nie da się spłacić z dnia na dzień. Krusi mocno zacisnął nam pętlę na szyi. Musimy go oczarować jakąś wizją rozwoju. Ale bez obaw, w końcu macie mnie. Trzy kropki. Mogę wam wskazać dalszą drogę. Oferuję swoje doświadczenie i pewność, którą ze sobą niesie. Wyznaczę wam cele i pomogę skupić uwagę. Lepiej jest dążyć do czegoś konkretnego, nieprawdaż? Chyba masz rację. Mhm. I dobra, chyba już w sumie tak jak teraz myślę, to będę nagle mówić. Nie wiem, czemu nie wszystkie są nagrane, ale dobra. Rozdział pierwszy, okej. Czytam na następne dwa miesiące. Tam nasz cel to będzie tym razem przynajmniej tyle z Dni Królestwa 5. Termin celów do niedziela 28 wzrost 1093 cc. Okej, okay. Nawet nie wiem o co chodzi, okej. Okay. Dziennik zaktualizowany. No, na to czekacie. Do roboty, migusiem. Nie, dobra, nawet nie wiem co teraz zrobić. Mhm. Dobra. O, mam teraz informację. Zadania Królestwa. Terminy i priorytety? Okej. Okay. Dostarczono ci pełną listę zadań, które musisz spełnić, by przywrócić Askali świetność. Są one zbiorczo zwane zadaniami królestwa. Możesz w każdej chwili sprawdzić status wymagania zadań w dzienniku, czyli pod tabem. Stopień wykonania zadań reprezentuje wysiłek i rozwój konieczny do odpędzenia windykatora. Co dwa miesiące windykator złoży rzeczywiste i oceni twoje postępy. Jeśli spełnisz postawionych ci warunków, przegrasz. Oprócz zadań w niektórych rozdziałach mogą pojawić się zadania popularne. Wykonanie ich powinno być absolutne pierwszeństwo, ponieważ zignorowanie ich doprowadzi do nieukończenia rozdziału. Bezwzględne... Oj, dobra. Mhm. Wow. Super, skończyliśmy samouczki. Co to jest? Pismo dyplomatyczne. Co? Podróżna osiąga wyższy poziom. Jej, zadania królestwa. Dobra, to są stare informacje. Chodź, powiem przyciskiem, mogę to anulować, dobra. Okej. Okay. Przedasz puste pole premii, kliknij na pole, żeby użyć do mojej premii. O, proszę. Mamy jednak jakieś premie już. A, i przy okazji też pamiętam, że zdobyliśmy lepsze broń, więc... Ta. I teraz jakie mamy premie? Głośny wyraźny rozkaz, że teraz chcecie użyć bez względu na pole widzenia. Fajne, tylko to kosztuje 2. 4 do inicjatywy, 100 do zdrowia, 3% obrażeń. Ja szczerze wezmę na razie takie rzeczy. Tylko już mamy dwa miejsca. Jej, nie w ogóle. Tak, tak, tak. Nie musisz mi go przypominać za każdym razem. Jemu szczerze... Obrażenia i zdrowie. Aha, jej. Inicjatywy i... Obrażenia znowu? Inicjatywa pozwoli jej szybciej działać, natomiast... Wrażenia w jej przypadku będą bardzo konieczne. Patrzcie. No po prostu i tak ma najwyższe ze wszystkich, więc... Szkoda byłoby nie wykorzystać, dobra. Ale i tak, tutaj załatwione. I to jakie mamy zadania w ogóle? Aktywne zadania, ukończone.
Zadania królestwa, a okej. Łociej, ile tutaj tego mamy? Czynności. Złów coś 30 razy podczas wędkowania. Okej, nie. Nie wydaje mi się, żeby to było takie łatwe. Wcześniej czy później będę musiał to zrobić, ale jeszcze nie teraz. Teraz tak. Prawie co najmniej 4 osoby były znajomymi. 8. 4 kumpli, 8 kumpli. Wow, dobra, dużo. Dużo tego. Tej wybudowanie budynki, żeby 3 dowolne budynki co najmniej raz. Okej. Oczyść zaognione ziemię, jakieś miliony rzeczy. Okej, dobra, czyli to są takie proste zadania związane z rozwojami. Znaczy z rozwojem. To już zobaczyłem, nie to ponownie. Święto dyplomatyczne? Okej. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale... Ale tylko nie możesz przeglądać pisma i podejmować decyzje w ich sprawie. Czasem też do twojego zamku będą trafiać nowe pisma, wymagające twojej uwagi. Będą one związane z konfliktami frakcji. Feduzu. Lordemarem i Alfheimus Imperium. Z każdym razem będzie udzielać wsparcia tylko jednej ze stron. Okej. Czyli... A, jeszcze tu jest trzecie coś, pewnie przez DLC-ki. Ale mniejsza. Więc tak, muszę ostrożniej do tego podchodzić, żeby nie było potem problemów, wiecie, z tym, że jak to się nazywa, że tak, no, brakuje mi słów teraz, żeby nie było problemów z tym, że no, nie osiągniemy maksa z jakąś frakcją. Niestety oznacza to tylko tyle, że no, będę musiał wybrać. I jakkolwiek nie wydaje się najlepsze, będę musiał to chyba przeżyć kilkukrotnie, jeśli chcę zalecieć wszystkie achievementy. I coś, tak, w takim wypadku oznacza to, że nieważne co, jak musimy to. Musimy to po prostu zdobyć. No, nie ukrywam. Po prostu zbroja, która... Historia i zbroja, którą znaleźliśmy, figuruje wojowników słońca, czy chwała słońca, są te sprawy. Ja uwielbiam to. I tak, więc niestety ich będę musiał póki co odpuścić. Tutaj natomiast jeszcze nie wiem, kogo wybiorę. Bo obie strony wydają się być mniej więcej okej, chociaż przyznam, on trochę jest ciekawszy. No tu... Tutaj chociaż obie opcje też wydają się być ciekawe, będę musiał pomyśleć trochę. Ale... Tutaj wydaje się trochę lepsze przez tego, no ale tak, dobra. A znowu zły przycisk. Zobaczmy w ogóle, co Griffith chce i pomału ogarnijmy inne rzeczy. Czym mógłbym panić? Chciałbym porozmawiać o twojej technice walki. A. Chcę spędzić dzień z Griffithem. Nawet nie wiem do końca, o co chodzi. Tyle budowania przy okazji. No, może przydało się właśnie coś zbudować, ulepszyć i tak dalej. Okej, możesz zbudować budynku, różne budynki w mieście, tak. Kliknij, każdy budynek ma inny koszt. Nie każdy chce zbudować od razu. O. Pomost? Okej, dobra, nie mam komponentów, ale... Ha. Ciekawe. Nie ukrywam, spodziewałem się, że będę mógł więcej robić. Po prostu. Plac miejski. Więcej osób pozwala brać, ale mnie nie stać. Tutaj wymaga rzeczy, których nie mam. Dobra, wiecie co? Zbudujemy może domek. A, i to już dzień mi zabrało. Ale okej, moim zdaniem tak dobry wybór. Bo będziemy mogli teraz odwiedzić handlarza. I coś się tutaj zmieniło. Do rozdziału. Okej. Jak sprawdzić, kto w ogóle gdzie, kiedy jest? W sumie nie ogarniam. Okej. Czyli tutaj, dobra. Więzi, zamek. Dzień wolny. Więzi, gospoda i więzi, podsmiejski sklep. Wolny w gospodzie. Zanim jeszcze coś zrobię tak porządniej tutaj, wydaje mi się, że jeśli piszę więzi, to znaczy, że można w ten dzień po prostu spędzić z nimi czas i tyle. A. No cóż, w takim wypadku dzisiaj? Albo pójdę na jakiś wielki quest, albo zobaczymy coś innego.
chociaż nie rozumiem. A dobra, serduszko tłumaczę, że to właśnie można więzi. Zanim coś to odwiedzę dom kupiecki, bo chciałbym zobaczyć, co tutaj da się kupić konkretnie. No ładne nawet miejsce. Come in, come in. Zapraszam, proszę wejść, już otwarte. Co masz zamiar zrobić? Zrobić zakupy, spędzić czas. No jeszcze zakupy. Zobaczmy, co tu w ogóle można. A, można sprzedawać w takim wypadku takie rzeczy. Nie jest to najlepsze, ale dobra, można. I teraz jolka orzeźwienia. Fajne. Powiem szczerze, fajne rzeczy tutaj handluje. Nie będę jeszcze kupował. Ale fajne, fajne rzeczy tutaj ma. I powiem szczerze, nawet chętnie bym spędził czas, no bo przyjaźnić się z handlarzem, dobry pomysł. Ale zanim coś, to jednak wolę ogarnąć inne rzeczy. I niestety z nią spędzać czasu nie można. Aha. Okej. Nie przeczytam dialogu, ale dobra. Już rozumiem, czyli po prostu dni, kiedy można robić więcej, to są te dni, kiedy można ulepszyć znajomość i inne takie typu rzeczy. A natomiast dni pozostałe, to są dni, kiedy po prostu oni są, ale no, nie wykorzystamy okazji na pogłębienie naszej znajomości. Dobra. W takim wypadku, gdzie się wyruszało? Chyba z zamku mogę. Wybaczcie, tak klikam. W ostateczności zrobię tylko dłuższy odcinek. Zobaczę po prostu, jakie są opcje. I tak. Zobaczymy po prostu, jakie są opcje i ile dni co zajmuje. Tutaj mamy jakieś... zaognione ziemie. Tutaj mamy Banwahir. Więc tak, tutaj mamy 5 walk, jeden obóz i 2 wydarzenia. I ścimy. I mam 2 walki, jeden obóz, 3 wydarzenia. 6 dni eksploracji, długo. 7 dni eksploracji. 3 walki, 1 tak, 3 zdarzenia. Dobra, nie chciałbym robić pustych przestojów czy coś, więc... Gdzie jest co najmniej czasu? Tutaj, szczerze. Pewnie będę tego żałował, ale... Nie wiem, czy jest łatwy, tutaj jest po prostu... Tu jest trudne. Dobra, jest łatwy, to pójdziemy. Wiem, że nie jestem może najmądrzejszy, ale tak. Chciałbym po prostu ogarnąć cokolwiek, potem może więzić, pogłębimy jeszcze z kimś. Będzie dobrze. Okej. Okay. Zaczynamy tutaj, czyli jest jakieś wydarzenie, chyba potem tu jest walka, wydarzenie, tak, tak. No idziemy w ten sposób, to będzie najlepiej. Kielska przygoda w krainie krów i stajni. Zobaczmy, co się będzie działo. Okej. Za górami, za lasami, przemierzając wzgórza swojego królestwa, dostrzegasz dwie samotne chaty stojące na klifie. Na pobliskim pastwisku pasą się zwierzęta, co jakiś czas rozglądając się około zniknącą ciekawością. Przy stoliku na podwórzu siedzi dwóch starszych mężczyzn, ale znacząca odległość nie pozwala ci określić, czym dokładnie się zajmują. Podejdź do mężczyzn. Oczywiście, do zwierząt nie ma co, do mężczyzn. Gdyby nie napięta atmosfera, mogliby uchodzić za dobrotliwych dziadków. Ich twarde spojrzenia i zmarszczone brwi jeszcze bardziej potęgują panujący między nimi niepokój. Mężczyźni wydają się zbyt zajęci, by zauważyć twoją obecność, a może po prostu się nią nie przejmują, skupieni na czymś, co przypomina starświecką grę planszową. Dobra. Zapytaj, co za gra? Mężczyźni patrzą na ciebie pustym wzrokiem. Czy to dlatego, że śmieliłeś się przeszkodzić, czy dlatego, że dopiero co cię zauważyli? Nie masz pojęcia. Krasnoludy i elfy. Przynajmniej tak zwą ją w tych stronach. A co? I kim żeś w ogóle jest? Cóż, wiecie, właściwie... Właściwie... Drugi gracz natychmiast trąca swoje 3 grosze. Właściwie to bardzo dobre pytanie. Kim u Icha jesteś? Ja tylko tędy przechodzę. Jestem tym władcą tego wspaniałego królestwa, który wrócił po wielu latach nieobecności, by uchronić was od ruiny. Szczerze, to jest tylko trochę... Niekoniecznie, ale wezmę ją. To miło, a teraz siedź cicho. Tu się gra. Dobrze. Gra trwa dalej. Kilku z tych fałych manewrów później zaczynasz pojmować strategię czarnego gracza. Jesteś w stanie przewidzieć jego kolejne ruchy. Dowódca białych
kieruje się wprost w zasadzkę. W następnej rundzie okaże się, kto zostanie zwycięstwem. To dziwny biały gracz najwyraźniej nie zdaje sobie z tego sprawy. Aha. Aha. Dyskretnie strzeż białego gracza, nie wtrąca się czarny gracz, zasługuje na wygraną. Szczerze nie będę się wtrącał. Mówiąc szczerze, nie lubię po prostu oszukiwać w takich sytuacjach. Postanowi zachować milczenie. Z każdym kolejnym ruchem biały gracz coraz bardziej się pogrąża. Kiedy w końcu zdaje sobie sprawę, że dał się podejść, już jest o wiele za późno. Od porażki dzieli go tylko jedna runda. Jego przeciwnik chichocze szaleńczo. Ciesząc się z nieszczęścia kolegi. Zwycięstwo ma już jak w banku. O. Czyli w zależności od decyzji prawdopodobnie bym dostał inny przedmiot. Ciekawa sprawa. Pomyślę, że może kiedyś zobaczę sobie siebie do ogry ponownie. Nowe rzeczy, ale... Dobra. Po zakończeniu gry mężczyzna, grając z czarnymi pionkami, zczepia cię. Wyraźnie uradowany swoim zwycięstwem. Ha! Melv jest niezły, ale dał się nabrać jak dziecko. Chichocze. Ale ty zwietrzyłeś podstęp, czyż nie? Dzięki, że nie popsułeś nam zabawy. Odporność fizyczna. Dobra. Nie to. To był tam chyba? Tak. Czyli można dać... Akcesorium. To jest odporność fizyczna. Tutaj mamy 5%. On ma 10, ona ma 0. 5% jej się też może przydać, więc... Tak. No i przy okazji wygląd. Nawet nie wiem, co z tym chodzi, ale... Widać, że są jakieś różne szkiny. Tych wcześniej coś ciekawe nie zauważyłem. No proszę. On ma jakieś takie wystrojowe branko. No przecież... O, dobra, mniejsza. Okej, dobra. Mniejsza z tym. No to idziemy do lochu. Miejmy nadzieję, że... Chciałem sobie do lochu, do walki. I miejmy nadzieję, że tak, że no, nie przegramy. Do głównym przeżyj 8 tur. Wszyscy muszą przeżyć. Wygraj walkę przed upływem 5 tur. Okej, czyli muszę przeżyć. Mam opcję, żeby 5 tur ich pokonać. Czy coś, dobra. Okej, tak. Okej, tutaj? Wiecie, to ciekawe miejsce, że tak można tam wystawić. Chociaż... Ciężko mi stwierdzić, jak to zrobić najlepiej. Dlaczego w ogóle jak automatycznie pokonuje? Takie coś? Nie. Znaczy... I on może i to postawił. Gdyby tylko mi... Interfejs nie blokował. Jak natomiast bym wystawił bardziej tu? Chociaż nie. Trzeba blisko. Jego można tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że on będzie pierwszy. Oczywiście z moich postaci, bo nie mówię ogólnie pierwszy. Niestety. Dobra. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. Wściekłość, tak. I teraz Sus ma zasięg ilku. Okej, to są 4 pola na wprost, więc raz, dwa, trzy, cztery. Dotąd podbiegniemy. Użyjemy tego szczerze, może najlepsze, ale tak. I dobra, w ten sposób. I od razu chycnę tutaj, żeby po prostu już zacząć walkę z przytupem czy coś. Griffith niestety nie ma najlepszej sytuacji, więc tak. Bo jeśli postawię tu flagę, to go zablokuję. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Okej, jest jakiś papug też. A może lepiej byłoby po prostu... Jaki był to zasięg? Raz, dwa... 5 pól na wpływ. Raz, dwa... 3, 4, 5... Nie sięgnę. Ale to nie to. Co mi się podglądało? Co blokuje, a co nie? Muszę to zobaczyć. Co wstyd mi przyznać, ale muszę przyznać... Muszę sprawdzić się w samouczki. Mm-hmm.
Dobra, nie mogę za bardzo zrobić niczego, co po prostu dam mi co ulepszenie. I dobra, podbiegnij tam. Będzie się to dosyć głupie. Cóż. Cel jest bardzo prosty. Musimy po prostu wygrać. Jeśli się nie uda, to trochę szkoda. Bo no nie ukrywam. O, dobra, nie prosty. Jak zwykle nic nie zrobię. Jest jeszcze rund od nawy, ale mógłbym tego użyć do podejścia jeszcze dalej. Nie, no niestety nie mam jak. Zakończymy aktywację. Ja się mówi, że w te 5 rund nie wygram. W sumie zrobiłem błąd, no jest od walki obszarowej, ja wysłałem na jednego. Chcę niby resetować walkę, ale czy to jest sens? Gdyby tak zrobić w ten sposób, tutaj chycnąć i potem tak zrobić. Tak, to może mieć sens. Prawda, zmarnuję aktywację niektórych rzeczy tylko po to, żeby dosłownie zaatakować, ale dobra. W ten sposób zaatakujemy dwóch. Ech, jednego, niestety. Ale dobra. Nie jest tak strasznie źle, jak mogło być. O nie, będę mu dziobać. Mocno dziobać. Okej. Jeśli trafimy, to będzie fajnie. No oczywiście, że nie. Bo jakby inaczej mogło być. I szczerze, tutaj, po prostu tak. Nawet nie wiem, co tam się stało, ale obstawiam, że to był błąd. Żebym tam posłał samą. Nie dobijemy ptaka. Okej. Robimy to w inny sposób. Dobiję 80%. Ale jeśli w ten sposób zrobimy, to potencjalnie można pokonać ptaka czy coś? Nie. Nie. Niestety nie. Trochę źle musiałem zrozumieć działanie. No, nie zacząłem się większe problemy. No. Nawet bardzo wielkie. Okay. O, proszę. Nagle kurczak stał się szybszy od wszystkich. Może skoczyć tylko w niprowcy. Nie jest to najlepsza opcja, ale dobra. Gdybym już się mniej pole jedno, to mógłbym tam znowu skoczyć, ale nie, nie ma sensu. W ten sposób to wszystko, byle było jak najdalej od tamtej grupy. Coś nie zaliczymy wygranej. Ale tak, przynajmniej nie padniemy. Okej, okay, czyli co, żeby na nią nakrzyczeć, muszę ją widzieć. Dobra, dostała trochę tarczy, może przeżyję. Mhm, tak, głupie teksty. A chwilę, co on w ogóle zrobił? Jeszcze nie wiem, co to robi. I widać, że gra mi nie chce wytłumaczyć. Aha, super, czyli po prostu jest opcja, która dosłownie powoduje, no nie możesz nic zrobić. To trochę głupie. Wiem, że wyciszenie w bielgach tak działa i to jest naturalne, ale moim zdaniem to jest głupie.
Jeśli postać nie korzysta z jakichś tam umiejętności magicznych czy coś, no to zwykły atak powinienem móc zrobić. Może nie te okrzyki bojowe czy coś. No wiecie, o co mi chodzi. I Griffith, dobra. Na Griffitha to akurat można. Na Griffitha można. Oj. Dużo mają życia. Nie sądzę, żeby mi się udało ich pokonać w ten sposób. Ale dobra, będę mógł tylko uciec. Zrobię to, powiem szczerze, no innej opcji nie widzę. Po prostu tam skoczyć. Użyć tego. Użyć tego. I wycofać się maksymalnie. Nie jestem może najmądrzejszy, wiem, że wszystkich tutaj nie pokonam. Ale tak, jak warto próbować. Dobra. Ja definitywnie do piątej rundy nie wygramy. Dobra, podchodzisz tutaj i 95. Celność taka sama. Proszę, 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 proszę. Dobra, przynajmniej się pozbyłem ptaka, który... No nie ukrywając, był bardzo wkurzający. I cóż, do wygrania w 5 rund niewiele zabrakło, ale trudno się mówi, nie będę, wiecie, aż tak męczył wszystkiego tylko po to, bo ja chcę czy coś, więc co. Mógłbym tego znowu użyć, tylko czy to ma sens? Ma sens. W ten sposób już tylko jeden atak i będzie po nim. I teraz kogo zdecyduje się zaatakować? Okej. Kaja, czy coś tak. Pomocy co? A. Dobra, ale szczerze nie do końca ogarniam. I teraz gdybym trochę mądrzej teraz zagrał na początku, to obstawiam, że bym w stanie teraz wygrać nawet. Mhm. 30%, co mam za mało. Trudno. I tak można spróbować. Dobra. Nie, niestety tego jednego zabraknie, jak pokonać. I niestety, no teraz już widzę, że się nie uda. Chociaż dobra, spróbuję w ten sposób. Nie trafiłem. Oczywiście. Dobra. Okej, super, super, coś się tam udało. Jaki to ma zasięg? O. Jak na razie widzę, że 4 pora na pewno. Okej. Dobra, czyli tutaj. Wiem, że dziwnie może to wyglądać, ale tak. Dobra, zobaczymy, czy się uda. I oczywiście musiałem spróbować w takiej sytuacji. Okej. Nie jest najgorzej, przynajmniej jeszcze wszyscy żyją. A, czyli on tylko chwilowo zniknął. Okej, dobra. To ja zadaję. Sam siebie zatykuję, tak, jasne. Może się uda. No, niestety. Ancestors, hear me roar! I cóż, w tym wypadku to oznacza mniej więcej tyle, że tutaj skoczę ponownie, żeby na pewno go wykończyć.
Okej, on się musi wycofać. Tutaj jest nieprzyjemna sytuacja, ale tak. Ulepszamy mu tarczki. I trochę wycofamy i... No niestety. Pora jeszcze trochę przyspieszyć animację. Chociaż nie ukrywam, preferowałbym tego nie robić, to... Zrobię to tylko na potrzeby tego, że właśnie teraz... Jakby nie łatwiej wytłumaczyć, no... Sytuacja jest jaka jest i po prostu muszę się trochę pośpieszyć, jeśli chcę coś więcej w nagraniu pokazać. I tak, tutaj nie pokonamy tych dwóch, więc tutaj skoczę w ten sposób. Użyję tego. I się pozbędę go już na pewno. Okej, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Gra musiała pokazać po prostu mi, że się mylę. On ma 600 coś, nie dobijemy go. Z jednym atakiem. A, super, jeszcze... Nie widzę. Trochę logiczne, że jak nie widzę, to nie mogę. Ale dobra, trudno. Rabunek. Nie wiem nawet, jak ten rabunek do końca działa. Ale tak, jakiś to jest efekt. No dobra, Griffith. Ty niestety zrobić nie możesz. Ale tak, po prostu uderz. Tak, i okej. No i wygraliśmy. Nie zaliczyliśmy tam tego, ale dobra, udało się wygrać. Jeden achievement zrobiony, że tak nazwę, i miedziana odznaka. Nie najlepsza, ale może być. Więc tak. Udało się i pół godziny. Muszę naprawdę zacząć szybciej trochę działać, bo za wolno mi to idzie. Okej, drzewo życzeń. Zatrzymujesz się przy wysokim, sękatym drzewie, nadgryzionym zębem czasu. Jego uschnięte, poszarzałe gałęzie wygnają się ku górze w zapraszającym geście. Zachowując swoisty rodzaj uśpionej witalności. Nie trzeba dodawać, że drzewo wyróżnia się na tle czującej go przygody. Świetnie, teraz trzeba sobie później, no oczywiście, obejrzeć drzewo. To ciekawe. Naprawdę ciekawe. Pień wydaje się w dobrym stanie. Co zaskakujące, działanie czasu go nie naruszyło. Jedyne co na nim widać, to liczne nacięcia z całą pewnością zrobione nożem. Z poskręconych gałęzi drzewa zwisałem setki niewielkich miedzianych amuletów, które są prawdopodobnie pozostałością po jakimś mało znanym rytuale. Przypominać się, że szczęście już o podobnym zwyczaju, mając to zapewnić szczęście. Nie są popularne wśród miejscowych dzieci. Par? Nie jesteś pewien. Nie no, powiem szczerze, ciężkie, ale... No, wydrąż mały dołek w korzeń, nie? Kopnij drzewo, nie ma co zastąpić. Wydaje mi się, że jeden amulet bym zobaczył. Wiem, to będzie błędna decyzja, ale... Tak jest, małe i tyle. Małe, pruszkowane amulety w swoim wyglądem rozmiarem przypominają monety. Z tego, co zauważyłeś, wszystkie są dokładnie takie same. Okrągłe, chropowate w dotyku i posiadają proste, wygrawerowane symbole. Wokół brzegu można dostać, że dostrzec napis. Gdy księżyc jest niebieski jest w pełni, życzenie twoje rychło się spełni. Okej. Może weźmiemy go, to pewnie będzie błąd, ale okej. Chowasz amulet do kieszeni, kontynuujesz podróż. Okej, dobra, to fajna decyzja. Obstawiam, że na pewno będą jakieś problemy. I tak, zakątek pielgrzyma. Super. Ponownie dialog. Ja zrobię to w ten sposób. Odpoczywamy. Pogadam z nimi i potem możemy już wyruszać. Tym razem jednak zgodziłbym się bardziej chyba z Griffithem. Z nim już będę miał poziom, z nim jeszcze nie. Lew jest potężnym przeciwnikiem. Jeśli nasze szpony się kiedyś skrzyżują, na pewno polegnę. Niesłusznie mi schlebiasz, pani Signi. Były nie masz sobie równych. Walka nie rozstrzygnęłaby się na moją korzyść. Pokora lwa jest godna pochwały.
cieszę się na myśl o wspólnej walce z wrogiem. Cała przemieść po mojej stronie, zapewniam. Ojej, spójrzcie tylko, ale słodko z was para. Nie, jak to szło zgodę, bo wiecie co? Doceniam wasze umiejętności. Wydaje mi się, że to raczej. Okej. No i niestety, znowu chyba wyszło z nią. Znowu z nią się dogadałem. No cóż, to ja w takim wypadku zapiszę i zaraz kontynuujemy po prostu, byleby zakończyć ten rozdział i to tyle. Tak go zakończymy, to po prostu, wiecie, skończymy odcinek i... No, przynajmniej będzie jedna skończona sprawa. Dobra, gra zapisana. Nie będziecie widzieć teraz tej daty. Jestem taki zły niedobry, ale teraz stwierdziłem, że lepiej nie zdradzać, kiedy to nagrywam, bo w niektórych momentach moglibyście się załamać godziną czy coś. Więc tak, idziemy na przedostatnią walkę. Po niej tylko jeden event i... Kończymy i miejmy nadzieję, że uda się jakimś cudem dogadać z Griffithem, bo... To jakoś tak po prostu, póki co... Te signiczek mi tam bardziej pasuje. Ale dobra, stajnie. Proszę Warne, czego się proszę Warne. Pokonaj wszystkich przeciwników, bądź pierwszą stroną, która została obrażona w walce. Dobij wszystkich przeciwników i jedną postacią. Okej, challenge accepted. Challenge accepted. Okej. Tak. A nie, zrobię to inaczej. Tak. Tak. I tak. Dobij wszystkich jedną postacią, bo pomyślę, że będzie łatwe z... Signy. Gorzej trochę może być z innymi. Nie mów, że on... Nie mówcie tylko, że on... Kogo on uciszy? Dobra. Tutaj? Mogę skoczyć już? Czy jeszcze nie? Tak, mogę. Jeśli się uda, super. Jeśli nie, to będę musiał powtórzyć skok. Dobra. Okej, okay. Więc zaliczone. I teraz dobij wszystkich jedną postacią. To będzie trochę cięższe, ale... Się mu zrobi. I... Trójka. Muszę po prostu przyspieszyć, okej. Dostajesz tarczkę. Podchodzisz tutaj. Kończymy ruch. O nie. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. A, oczywiście jego wyciszył. Dobra, to jego należy tutaj. Okej. Musiałbym skoczyć tu, żeby zranić ptaka, a wtedy wilka nie zranię. Mógłbym jeszcze jakoś spróbować tutaj. A, ale dwóch wilków też nie trafię. Nie trafię ich też. Tutaj się podejdę, będę mógł już za to zaatakować wilka. I do tego jeszcze... Tak, dobra. Tak też zrobię. Przy czym... Zaryzykuję z tym. Oczywiście. Musiało się zepsuć. Ewentualnie mógł spróbować Griffithem, tam Kejem. Czym Kajem, w sumie nie Kejem. Dobić wszystkich. Nie sądzę, żeby to było rozsądne, ale zawsze można spróbować. Po prostu, który pierwszy dobije, ten będzie od dobijania. Tak by było najlepiej chyba. Okej. Ale zdaliśmy wrażenie jak to pierwsi, więc tak już jest sukces spory. Tak. Super. Okej. Tak, ile ma szansy? Ile, czyli możecie? 213. A wyjdę 201. Szczerze zrobię coś, co może się wydać głupotą przez niektórych. Masakra. A zobaczy to. Dobra. Przecież wiemy, kto będzie tutaj od dobijania. Okej, czyli
Jego już nie można. Jego bym mógł niby. Myślę, że to być delikatne, żeby nie dobić. Idealnie. Okej. Okay. Tutaj mam 500, czyli nie powinienem go dobić, jeśli dziabnę. Oczywiście, że nie. Dobra. Oj, nie jest dobrze. Więc szczerze, naprawdę nie jest dobrze. Ma 308. Jak na złość nie dam. Ale spokojnie. Nawet na takie sytuacje mam rozwiązanie. Teraz co to jest? Oj. Oj, niedobrze. Niedobrze. Jako, że to ona ma być tym, który dobije wszystkich, to mamy tylko jedną rundę. Jeśli by... po mojej myśli wszystko. Chociaż tutaj jego atak za mocny. Za mocny. Za mocny. No dobra. Yes, yes. Okej. Dobra, udało się. Brudne to było, ale się udało. No, mam jakiś achievement. Sysys. Patnik i grzmocnik? To jest dla Kaja. Czemu Kaja? Okej. Okay. Nieźle. Śmieszna nazwa. Nazwa pastynki jest oczywista. Grzmotnik już niekoniecznie. Ale dobra. Trochę DLC-ków, trochę kamieni, komponentów. Sukces! Co tutaj dodać? Sukces! No tak. Miejmy nadzieję tylko, że uda się jeszcze dzisiaj ewentualnie przeżyć więzi z kimś. Być tak całkowicie na zwieńczenie historii. Tak, fajnie by było. Widziony w pole. Ktoś kiedyś powiedział, że cywilizacja stanowi największą dżunglę. Cóż, przyjdzie ci to sprawić w własnej skórze. W wyniku niedających się przewidzieć okoliczności zgubiłeś się na polu, na którym, jak ogiem sięgnąć, rozciągają się nieskończone belesiana. Z lekkim zawstydzeniem stwierdzasz, że nie bardzo wiesz, jak odnaleźć wyjście z tego wielkiego więzienia. Przestajesz desperacko usiłując zeznać się wobec tym w obcym dla ciebie świecie. W oddali słyszysz rżenie, które nie stanowi jednak żadnej pociechy. Wszystko, co widzisz, jest suche, trawiaste i żółte. Gdyby szaleństwo miało kolor, byłby nim sianowaty. Gąszcz jeszcze gąszcz jest wszechogarniający. Musisz się z niego wydostać albo zostając czujnym. Kto wie, jakie złowrogie kurioza czają się w tym sielskim koszmarze. Szczerze nie wiem. Lubię lewo, to pójdziemy w lewo. W prawo albo w lewo. A dobra, niech będzie znowu lewo. Podasz na chmale kleszczurów, które zajadają się zbożem jakiejś biedoczyny. Jeden z nich podnosi się na tyle nogi, a jego szpetne oczy posyłają świdrujące spojrzenia w stronę twojej oszołomionej twarzy. Z krwiożerczym piskiem kleszcze wyrywają się do ataku. Tak, oczywiste. Oczywiste po prostu, że musiałem wpaść na jakiś najgorszy coś, co jest. Wygrywa walkę wystawiając najwyżej jednego członka drużyny. Tutaj wszystkich. Co to jest? Dużo ich tutaj. Wymuszone rozmieszczenie? Co? A.
ciekawa sprawa. Pokona jedną umiejętnością dwóch i co najwyżej jednego. Wiecie co, nie? Co najwyżej jednego to będzie największy błąd, jaki mógłbym zrobić. Nie zaliczymy dwóch, ale ja po prostu nie chcę ryzykować, wiecie. Porażką tylko dlatego, że cóż, że chciałem challenge'a zrobić. Mamy już przyciski. Super. Marnowałem potężnego szkina. A cóż. No cóż. Jestem trochę zawiedziony tym wszystkim, czy nawet bardzo zawiedziony, mówiąc szczerze, ale trudno się mówi. Zaliczymy po prostu jedną umiejętnością dwóch wrogów. Nie będzie ciężko, patrząc na to, z kim mam do czynienia. A! Nadal kichają. Myślałem, że to kichanie to jest ich zdolność tylko dlatego, że tam byliśmy w jakimś zakurzonym miejscu. Nie, chyba oni po prostu zawsze kichają tak. Dobra. Myślę, że to będzie łatwo rozwiązać. Oni zyskiwając wielu, oszczędzając dwa punkty i używając jej specjalnej mocy. Au! Dobrze zbierać się z unikaniem. Dobra. No i cóż, szczurków jest też dosyć sporo. Szczerze powiedziawszy, wystawienie jednej postaci dla mnie to byłoby samobójstwo, szczerze mówiąc. Bo że mu otoczyli. A przez moją lamę teraz nie będzie mogła użyć swojego szkina. Dobra, mniejsza z tym jednak. Dźgnij. Dobra. Kolejny prawie pokonany. Gdybym tego nie zrobił, to by było dużo lepiej. Ale dobra. W takiej sytuacji RK. Panika. Nie wiem jak ona działa, ale... umiejętności efektu. Mięcie, to nie to, co chciałem. Okej, okay, a panika? Muszę postać do ucieczki w złym kierunku. Wszyscy spanikowali. Wow, jakie... idealne. No niestety. Kai w tej rundzie dużo nie zrobi. Więc... a, no tak. Nie widzę cię, nie mogę. Nie mogę nic zrobić. Więc pierwsze użyję rozkazu dla niego. Zobaczymy, jak to zdziała. Uciekanie w lecowym kierunku. Może być kiepski wybór, ale wydaje mi się, że nie powinno być aż tak źle. Dobra, kichaj, kichaj sobie spokojnie. I szczerze, gdybym od początku wiedział, że tak będą słabo trafiać, to szczerze powiedziawszy, bym po prostu wystawił tam jedną postać. Zajęłoby to milion lat, ale bym wygrał. Ale dobra, jak już trafią, to potem będą problemy. O. W sumie mam łatwiejszy sposób, jak można zaliczyć te zdania. Mhm. Dobra. 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 Okej. Jest tutaj? Serio? Jaka to głupota. No cóż, to ryzykujemy z tym. No dobra. Trzeba było dwóch pokonać, ale pokonaliśmy czterech. Więc tak, dziab. I więcej niestety nie zrobię. Ale odcinek będzie wyjątkowo długi, ale... się udało. Przyjemnie. Chociaż, nie ukrywam, bardziej liczyłem na jakieś ciekawsze rzeczy niż tylko takie walki. A, i zapomniałem o oczywistym. Przyspieszenie animacji. Ja jestem... nie ogarem z tym, że to tak robię. Hmm. No niestety. Do żadnego nie pojedziesz, znaczy nie pojedziesz, nie podejdziesz, Griffithie. Smutne to, ale... Mhm, on ma dziewiątkę, tutaj coś... trąba powietrza, nie ma sensu.
Tego nie dobijesz. Tutaj dobijesz. Ale nie, tego Griffita bym zostawił. Niech się dziś chłopaczek cieszy. A, dobiłem tego przy Kaju. Myślę, nie mylę, on chyba już nie miał żadnych umiejętności bojowych. Ale jeśli miał, to moja lama. Dobra, miał, więc dobiłem tego. Nie dobijemy. Okej. No dobra, przyspieszę jeszcze bardziej. W sumie animacje są fajne. I w ogóle... Szczerze powiedziawszy, po prostu... Lepiej będzie przyspieszyć tempo. Po prostu nie mieć już większych problemów z tym, żeby zdążyć, niż... No, niż po prostu mieć animację dłuższą. Dobra, mniejsze. Udało się to. I żadnych łupów nawet. Nie dziwię się. Ale dobra. Dobra, dobra. Gdy wróg leży już martwy, zauważasz, że kleszczur wygryzł drogę z tego labiryntu. Okazuje się, że wyjście było od początku tuż obok ciebie. Doprawdy. Przygoda warta bohatera. No, tak. O, jeszcze wyższy poziom. Dobra, tymczasem co tu się dzieje? O, coś tutaj musi się dziać. Caravans? Asked him to get some goods from Minwei. The roads aren't exactly safe, but we need trade. And no sane man would dare to mess with one of the gnomish princes. But he's not a merchant prince. Right. Don't tell that to the bandits. You don't seem to like Master Honduras all that much. Pan Honduras? Kto to jest w ogóle? Resourceful, I guess. I might as well make the most of it. Chociaż bardzo myślę, że to jest ten gnom cały, tylko już nie pamiętam, czy on się tak nazywał. Bardzo myślę, że to o niego chodzi. I detect a scathing undertone in your voice, my lady. I'm just a simple merchant trying to make a living. See? He didn't say honest. Does the quality of my service offend you? Depends if that jar of golden liquid you unpacked three boxes ago truly is a quote unquote potion for good fortune. perhaps an empirical sample is in order. A small discount for my benefactors. Thanks, but no thanks. No, widać, że to jest taki gość, co to będzie chciał właśnie skamować kogo się da dla pieniędzy. Okay. Okej, to było dziwne. Are you all right? Could be better. You? Oh, I ate toast for breakfast and. Nie, dzieciuk z niej, ale fajne. What the hell were you doing in a vase? My vase on my caravan. The girl. W ogóle patrzcie, to jest żółwik. The last thing I need right now is human trafficking charges. What do you think one can do in a vase? You're not going to just talk your way out of this. Who are you? Okay, okay, Miss Pissy. Call me Alice. Alice. My vase! You violated my vase! I didn't violate anything. I hitched a ride. All the way from Minwei. That raises disturbing questions. And I suppose you want me to answer them now? So why did you hide in that vase, miss? Fine, ignore my vase. You'll come begging to me for discounts later. Oczywiście. And tylko zyska. You know how it is. You stick your head a little out of the crab bucket, and suddenly, everyone's aiming to lop it off. You live, you're bound to make somebody mad. Get enough heat and it's time to change the ambiance. Wouldn't be the first time anyway. Look, it's complicated. For now, I'm just looking for a place to crash in. No strings attached, no charity involved. Believe me, I can pull my weight. You're awfully keen to lie low, aren't you? Hey,
I'm not a criminal, if that's what you're getting at. Sis? What are you looking at me for? The decision is not mine. You'll have to talk to our brother about this. Then I will. Okej, okay, dobra. Dobra. Wow, już prawie godzina. No cóż. Tak. Muszę powrócić. I czy dzisiaj mogę w końcu... więzi na pomoście, dobra. W takim wypadku... zakończymy tym, czym chciałem zakończyć od początku. Nie idziemy jeszcze na questy. Idziemy na pomost, ulepszyć poziom ze Signy. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Dzisiaj do końca nie pamiętam, ale dobra. Pogadajmy z nią i zobaczymy, co z tego wyniknie. The duckling approaches. Oczywiście, że chcę. I chociaż nie jestem może najmądrzejszy, to chciałem tego. Hej! Hej, mam nadzieję, że nic się nie trapi. Nie spędzasz tu sporo czasu. Masz problemy z przystosowaniem się do życia w mieście? Miejskie tradycje pozostają mi obce, podobnie jak wasz rodzaj. Ale to silny lud. Tak ciałem, jak i duchem. Kaczątko jest dobrym towarzyszem. Gość ścieżek z drewna i bruku. Ja wolę mniej. Niektóre zapachy i barwy mącą mi w głowie, a ja nie zawsze chcę stawić im czoło. Ale to miejsce daje ciepło, przywodzi na myśl znajome widoki, za co jestem wdzięczna. Oczywiście, Koinerwy. Szczerze nie wiem, co jej odpowiedzieć, bo... szczerze powiedziawszy, w takich sytuacjach lepiej chyba wybierać, jak spędzamy z nim czas, coś, co im by się bardzo spodobało. Ale nie jestem pewien, więc... po prostu... To nie wiem. Jeziora przypomina ci dom, to jest takie fajne, ale... Nie, wybiorę to, co ja bym powiedział. A, okej, okay, rzeczywiście koi nerwy. Walczymy, by udać się na spoczynek. Dajemy się na spoczynek, by walczyć. Każda rzecz ma swój czas i miejsce pod tymi gwiazdami. Podobnie jak niedźwiedź dziecięca nie może piastować młodych w czasie polowania, tak wojownik potrzebuje czasu, by naostrzyć szpony, tak? Co? Zagalopowuje się z tymi kłanami? O co chodzi? Właśnie, miałem spytać. Jest jeszcze kwestia twojego totemu, czyż nie? Jak ci idą poszukiwania bestii? Jeśli dobrze pamiętam, to bardzo ważne dla ciebie i twojego plemienia. Wnioskuję, że nie najlepiej. Nie, przyczyna nie jest mi znana. Kalera musi samodzielnie znaleźć swoje znaczenie. Wspólnota, walka, współpraca. Trzy ścieżki prowadzące do totemu. Nic więcej nie wiadomo. Podróżowanie, polowanie, doświadczanie. Nasze narzędzia, ręce, oczy, zmysły, promienie, co przeniknął mrok. Wymieniliśmy się przysięgami, tak? Pomożesz mi? Dałem ci słowo. Postawa godna pochwały, z pewnością się odwdzięczę. Wiatr śpiewa pieśń o podróży, spod wody dobywa się zew, ziemia tańczy, pełna życia i ruchu. I znaki nie kłamią. Odnajdę swoją bestię. Jak żywo. Okej. Okay. I mamy godzinny odcinek. A miały być krótsze. No cóż. Trollek. Rozwinięto wieść osobistą z jedną z postaci. Co? No to cały już sobie strasznie wkrótce kolejny poziom. Wy sobie jaja robicie? Znowu? Już mogę zostać jej kumplem? Okej. No dobra. Ale zanim coś, co jest w ogóle? Punktu celowy susu nie musi nazywać się w polu widzenia. O! Od razu lepiej. Od razu lepiej. A z nim mogę w ogóle? No niestety się nie udaje. Ale dobra, na spokojnie.
przyszłe rzeczy pozostałe już odkryjemy w następnym epizodzie, więc cóż. Admund, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia już za dwa dni, więc trzymajcie się i hej, hej!